Proszę trwójci. Dzień dobry, zapraszam na program w Pigułce, skrót wiadomości MedExpresu. Środowisko rodzinne i instytucje opieki to miejsca, w których najczęściej dochodzi do przemocy wobec osób starszych, wynika z raportu przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Projekt Starsi. Formularz oceny ryzyka przemocy ma pomóc lekarzom rodzinnym rozpoznawać przypadki tego niepokojącego zjawiska i zachęcić ich do większego zaangażowania się w procedurę niebieskiej karty. Okazuje się, że w Polsce zaledwie około 1% niebieskich kart jest zakładanych przez medyków. Tymczasem w przypadku osób starszych często tylko lekarz rodzinny ma szansę zauważyć niepokojące pokojące objawy. Więcej o tym piszemy na medexpress.pl. Komisja Europejska uruchomiła europejską inicjatywę dotyczącą obrazowania raka, aby wesprzeć podmioty opieki zdrowotnej, instytuty badawcze i innowatorów w jak najlepszym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na danych w zakresie leczenia nowotworów i opieki onkologicznej. Inicjatywa będąca sztandarowym projektem Europejskiego Planu Walki z Rakiem będzie dążyć do stworzenia infrastruktury cyfrowej, która połączy zasoby i bazy danych z obrazowania raka w całej Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania wysokich standardów etycznych, zaufania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Zapewni ona inicjatywom na szczeblu unijnym i krajowym, sieciom szpitali, a także repozytorium, repozytorium badawczym dane z obrazowania i inne istotne dane dotyczące zdrowia. Agencja Badań Medycznych opublikowała komunikat o zakończeniu badań nad stosowaniem amantadyny u osób z COVID-19. Wyniki badania uwzględniają dane pochodzące od 99 pacjentów, 49 osób badanych w grupie leczonej amantadyną oraz 50 osób badanych w grupie placebo. Na podstawie wyników badań zespołu profesora Konrada Rejdaka nie można stwierdzić, że podawanie amantadyny wpływa na leczenie i przeciwdziała progresji w kierunku niewydolności oddechowej u pacjentów we wczesnej fazie COVID-19. Eksperci wskazy, agencji wskazywali, że obserwowana u części pacjentów leczonych amandadyną poprawa zaburzeń snu i zmniejszenie objawów depresyjnych mogą wiązać się z efektem, jaki ta substancja wywołuje na centralny układ nerwowy. Model opieki nad pacjentem z depresją lekooporną oraz dostępne metody farmakoterapii depresji lekoopornej w Polsce nie są wystarczająco wykorzystywane. Co zrobić, aby to zmienić? Odpowiedzi można znaleźć w publikacji Stanowisko Instytutu Ochrony Zdrowia w sprawie leczenia depresji lekoopornej w Polsce. O szczegółach piszemy na medexpress.pl i na medexpress.pl również więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.